Najczęściej ten problem jest diagnozowany przez pacjenta, ponieważ zaczyna on odczuwać dotkliwy ból, szczególnie jest najczęściej w pozycji długotrwałej, pozycji siedzącej. No jednak to jest nasza najczęstsza pozycja. Jest to ból w pachwinie, wrażenie sztywności, wrażenie niemożności zrobienia odpowiedniego ruchu w pełnym zakresie. Leczenie polega, tak jak w większości urazów związanych z przeciążeniami, na ograniczeniu aktywności, które sprawiają ból. Można to leczyć farmakologicznie, ale tak naprawdę powinno się to robić wtedy, kiedy ten ból jest dotkliwy, uniemożliwiający funkcjonowanie. Jeżeli po odpoczynku, po zmianie jakby systemu treningowego czy intensywności treningu ten ból zaczyna się zmniejszać, należy wprowadzić terapię manualną mającą na celu zmniejszenie napięć odpowiednich mięśni, które powodują kompresję stawu, czyli można stosować techniki rozluźniania powięziowego, można stosować techniki PIR, nawet suchego igłowania. Plus można starać się używać urządzeń typu TECAR czy INDIBA, mające na celu pobudzenie tkanki do regeneracji lub zmniejszające objawy bólowe. Generalnie cała terapia manualna powinna być nastawiona na to, żeby nie na siłę zwiększać zakres ruchu, natomiast żeby go rozluźnić, żeby umożliwić mu płynny ruch bez wchodzenia w zakresy bólowe.